Leżą trupy. To jest jakiś statek kosmiczny. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Sons of the Forest. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku mieliśmy budować, ale zwiedzaliśmy ostro mapeczkę i bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy zdobyłem. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, to serdecznie was zapraszam do poprzedniego odcineczka i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać komentarz dla zasięgów, żeby... No, żeby mi wesprzeć, nie? Żeby mi pomóc rozwijać kanał. Jeden z widzów podpowiedział mi, słuchajcie, jak mam usunąć te słupki w bazie. Nie wiem, czy mi się to uda. O, tu mogę. Nie, to nie o to chodzi. No i Houston, mamy problem. Bo chyba będę musiał ściany rozwalać. A nie wiem, czy ja nie rozwalę przypadkiem całego domu. A, poczekajcie, spróbuję może drewno. Może drewniany słupek będę mógł. No nie. Kelvin, ty weź zbieraj drewno, jeszcze nie skończyłeś. Czyli generalnie wychodzi na to, że musimy domek zbudować raz jeszcze, nie? Ty, ale czekajcie, ja nie muszę słupków robić. Wystarczy, że coś takiego zrobię. Ale chyba to z drewna zrobię. Bo chyba to lepiej będzie z drewna wyglądać. Kurde, nie muszę słupków robić, faktycznie. Ja pierdziłem, już całą ścianę zwaliłem. No nie, co ja zrobiłem? Chyba za krótkie, kurde, kłody zrobiłem. No nie, zmarnowałem sobie kłodę. To naprawdę trzeba na pół? Kurde, na pół trzeba. Do czego ja teraz te małe kłody zużyję? Jaki krzaczor wielki! Ty, już guarana rośnie. Ej, ale szczerze? On mi chyba wyrosnął... Virginia tam pod tym mostem. Ej, ona lubi tam pod tym mostem siedzieć. Nie wiem czemu. Kurde, ej, beznadzieja. Ej, dobra, ej, ale najwyżej wiecie co? Zrobimy tak, że... krzaki będziemy sadzić na dachu. Tu zrobimy na środku krzaki. I będziemy hodować krzaki na poddaszu. To jest dobry pomysł. Nie wiem, co z tym zrobię. Ty. Dobra, kurde, już wiem, co z tym zrobię. Ha! Okna se pozamykam, żeby na zimę cieplej było. Jeszcze jedno okno mam. Ale nie mam już kłody. Może znajdę. Kelvin, wracaj do bazy. 3 godziny później. Ej, ale to w sumie fajnie wyszło, taka barierka jakby. Kurde, i dalej nie mogę. Tu mam. Kurde, dlaczego tego nie mogę zniszczyć? No bo tutaj jest dziura, pewnie dlatego. Co tu zrobić? O kur... No dobra, i tak miałem psadzić na poddaszu. Teraz? Ty! Oszukałem grę. Napełnij pojemnik. A my się możemy zastanowić tutaj nad pułapkami jakimiś, nie? Pułapki. Pułapka z packą, pułapka na kościoroba, pułapka sprężynowa, hokus pokus. O, to jest jedna z najlepszych pułapek, przynajmniej z tego co pamiętam były to najlepsze pułapki w The Foreście. Była taka super pułapka. Taka super pułapka była w The Foreście. Z patyków taka brama się zamykała. To była kozacka, to była najlepsza pułapka, kurde. Ja całą bazę sobie obudowałem tymi pułapkami. Jak ktoś nie oglądał serii, to tak tylko przypomnę. Między tymi pułapkami moglibyśmy zrobić jakieś murki z kamieni. No dobra, fajna pułapka. Tylko ciekawy jestem, czy ja mogę ją na przykład uruchomić. Jak się uruchamia tą pułapkę? No wygląda na to, że ja nie mogę jej uruchomić. No dobra, no zobaczymy, jak to będzie działać. Jak ktoś przyjdzie, to zobaczymy. Będziemy się bawić.
Dobra, na pewno więcej takich pułapek zrobię. No to jest chyba jedyna taka sensowna pułapka w tej grze. Więc będziemy musieli je porobić na pewno. Jeśli chodzi o budowę wieży, to właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić tej wieży w ten sposób, że będę robił tylko takie stelaże jakby. No może w przyszłości mógłbym to uzupełnić po prostu te ściany później, ale na razie, żeby wieża się pnęła w górę, moglibyśmy zbudować właśnie coś takiego. No i tam jakaś rampa, nie? I kolejne piętro, tylko kurde, przerąbane będzie, jak będę musiał nosić coraz wyżej i wyżej te kamienie. To będzie masakra. Kelvin sobie pewnie myśli, jeszcze kilka kłód i koniec, i Fajrant, mogę odpocząć, a ja mam dla niego dobrą wiadomość. Opróżniam właśnie wszystko, co nazbierał. Strasznie dużo kłód idzie na sam stelaż, to dopiero kurde na dach. Ale za chwilę będę próbował usuwać słupki te w środku. Jak tylko skończę jakby stelaż dachu cały, to będę próbował usunąć te wszystkie słupki ze środka. To też troszeczkę drewna odzyskamy. Wybudujemy dach, wybudujemy sobie prunt, podciągniemy sobie żaróweczki, zrobimy sobie ładnie. Będzie super, nie? Będzie super. Zaprojektujemy sobie doniczki, będziemy hodować krzaki i inne zioła. 3 godziny później. No już jakoś zaczyna to wyglądać, słuchajcie. Tutaj kilka słupków usunąłem i nawet tutaj na górze kilka dałem radę usunąć. Tego słupka nie jestem w stanie usunąć, nie wiem czemu. Ale w sumie te na górze nie będą mi jakoś bardzo przeszkadzały. I tutaj jest jeszcze jeden, ale tu możliwe, że jak zrobimy wspornik w tym miejscu, to damy radę tego usunąć, nie? No połowę dachu prawie mamy zrobioną. No jeszcze oczywiście ściany zostają z jednej i z drugiej strony, no i cała druga strona dachu, ta większa strona, bo tutaj widzicie, że nie mam tego. Dachu tutaj nie będę robił. Tutaj zrobimy prawdopodobnie w tym miejscu drzwi i będziemy sobie tędy mogli wchodzić. To też takie trochę głupie to zrobiłem, nie? Bo w sumie nie zamykam tego domku, tylko dziurę zostawiam. Bez sensu. Więc szczerze mówiąc, chyba zrobimy mały remoncik. Chyba zrobimy mały remoncik, przeniesiemy schody. Stracę pewnie sporo, chociaż w sumie no nie stracę sporo miejsca, no co, no nie wiem, na przykład tutaj zrobię dziurę, a tu zatkamy dziurę, nie? Dobra, ale na razie tego nie będę robił. No, tak byśmy zrobili, nie? I wtedy bym z tej strony wchodził tak siup i gotowe, nie? Albo z tej strony lepiej, o, z tej strony lepiej, tak siup. Wchodzić będę. A tu trzaśniemy ściany tak czy siak, tylko że wtedy jak zrobimy tu schody, to będę mógł zrobić drzwi tutaj na balkonik. No w sumie to bez znaczenia, nie? Może tak być. Może tak być. No ale słuchajcie, Kelvin bardzo powoli zbiera drewno. Bardzo powoli zbiera drewno. No i robi to tak, jakby chciał, a nie mógł. W ogóle jedną rzecz chciałem sprawdzić. Tutaj mamy takie statystyki, tu mamy takie statystyki. I ta jest mocniejsza, ale wolniejsza. Chyba zaczniemy sobie toporek strażacki używać. Nie? Jak myślicie? Możecie dać znać w komentarzach. A póki co, słuchajcie. Kelvin, mam nadzieję, że nie muszę ci mówić, co masz robić. Nie ciesz się tak głupio, chłopie. Tylko do roboty się bierz. Ty kurde, patrzcie, wiewiórkę minie się. No dzięki, nie trzeba było. Biedna wiewióreczka. O kurde, przeskoczyła nade mną. A, zróbmy sobie obiad w sumie. No dobra. Pojedzony. Przygotowany do walki. Kelvin, no on nie idzie, nie? Ja mu muszę powiedzieć znowu, kurde, żeby on rąbał drzewo. Koniec przerwy, chodź. Chociaż może on sobie przerwę zrobił, no ale ja nie wiem, pewny nie jestem, kurde. Co on robi, co on ma w planach? No zobaczcie, on 5 kłód przyniósł. To ma być pełne, jak wrócę, rozumiemy się? Wszystko ma być pełne, rozumiesz, Kelvin? Daleko nie idę. Daleko nie pójdę. Ale długo mnie nie będzie. Napełniaj pojemniki, chłopie. Słuchajcie, idziemy do jaskini. Miałem budować dzisiaj, ale kurde, no za mało kłód mam. No zużyłem wszystkie kłody, no i za mało kłód mam. No nie będę czekał, aż Kelvin mi nazbiera kłody. Idziemy gdzieś, nie? Szkoda czasu, kurde. Dokończę sobie daszek później po prostu. Lecimy, tutaj jest jaskinia, słuchajcie. Nie wiem, co to jest za jaskinia. Nie pamiętam. Czy ja w ogóle tutaj byłem kiedyś w tej jaskini? Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. Więc lecimy, zobaczymy, co tu jest. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wyposażenie, mam wszystko, żeby w jaskinie przechodzić. No bo mam sprzęt do nurkowania, mam łopatę. No co bym jeszcze potrzebował, kurde, z narzędzi, żeby...
Co to za muzyka się zrobiła? Co to się stało? Virginia, co ty tu robisz? Ej, ja chyba coś źle zrobiłem. Może ja nie miałem tego otwierać. Może to był zły pomysł, żeby otwierać jaskinię, która jest przy naszej bazie. Biorę noktowizor i biorę kuszę i lecimy, nie? Powolutku. Ja tam, nie wiem, prawdopodobnie te drogi to te, i tak dalej, to ja będę po prostu skipował dla was, żeby wam się nie nudziło w tej jaskini. Walkę jako tako też będę się starał omijać. Znaczy nie tyle co omijać, co po prostu wycinać. No i wiecie, w ten sposób przejdziemy sobie szybciej jaskinię, nie? No wam chyba drogi nie muszę pokazywać. Jak ktoś będzie chciał sobie przyjść do jaskini, to i tak ją przejdzie, nie? Więc bez sensu drogę pokazywać. Raczej ciężko się zgubić w tych jaskiniach. Ktoś tu świeci. Jakiś rysunek jest. Jakiś magazyn. Myślałem, że to jakaś notatka. Coś o rybach. Szkoda, że tego podnieść nie możemy. W sumie mogliby zrobić, nie? Takie gazetki, jako znajdźki. Ała! Ała, ała! Ała, co to jest za gość? Ej, on ma ataczki jak ten. On ma ataczki jak... ten. Jak im było? Od Virginii. Ty, no, ej, to są jakieś mutanty. Normalnie można pancerze z nich pozyskiwać. No, widzicie, ja zlekceważyłem ich trochę. Myślałem, że to są zwykli goście. Ej, ale z tego nie ma pancerza. I ten był jakiś mocniejszy. Kurde, nie wiem jak ich rozróżnić w ogóle. Oni wyglądali identycznie. Kurde, ej, ciężko będzie. No ale dobra, no trochę pancerza mam. Ewentualnie możemy przepalać ich dla kości. Mam 6 lin, teoretycznie 6 pancerzy z tego mogę zrobić, nie? I pewnie znajdziemy tutaj jakieś liny jeszcze, no ale jak na razie tutaj mamy jednego gościa, no to nie wiem, czy to się w ogóle opłaca ognisko rozpalać. Ej, ale ciężka sprawa tutaj w takim razie, ja nie wiem, kurde, czy ja sobie tutaj poradzę. Mamy kolejnych dwóch gości i ja szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia, czy to nie jest jakiś mutant tutaj, nie? Czy to są zwykli goście, czy to jest jakiś mutant, kurde, to ciężko stwierdzić. Dobra, ten mutantem nie był, bo padł na hita. Ej, tam jest jeszcze jeden gość. Dobra, i to jest mutant. Bo on tak dziwnie chodził. Tak jak ta pufton. Albo nie. Nie żyje. Dobra. Nie mam już lin, więc lecimy. Teraz tak. Mam nadzieję, że tu... Baterie mi się kończą. Mam nadzieję, że mam dużo baterii zapasowych. Tutaj jakieś te były. Ołtarze dziwne. Rączki, nóżki, garnki. I w sumie nic poza tym. Dobra. Lecimy dalej. Dobra. To w takim razie noktowizor ściągam. I płyniemy. Nie mam bladego pojęcia, co to jest za jaskinia. Nigdy w tej jaskini nie byłem. Jak ja grałem kiedyś, to chyba tej jaskini w ogóle nie było. Albo po prostu nie było mnie tutaj. Pięknie. Super, bo nie wysadziłem zwłok, nie? I mamy pancerz z tego. Elegancko. Wow, 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 wow! Synek się skrada na mnie. Kurde, ja mam mało granatów, trochę szkoda. Chyba go spróbuję z kuszy porobić. Dzieciaczki tu są, skąd one się wzięły? Kurde, nie trafiłem. Ciekiera! Ciekiera! Nie, to był zły pomysł! Dobra, jednak to był dobry pomysł w miarę, ale kurde, tak ciężko go było trafić. Traciłem jeden pancerz, nie szkodzi. Mogło być gorzej, zawsze mogło być gorzej. Dobra, tutaj mamy przejście. Ale najpierw bym chciał może tutaj sprawdzić, nie? Kurde, najgorsze będą rączki. A podejrzewam, że będą tu rączki. Chłopy, patrzcie, co się stało. Ty, co to jest? Karabin. Snajperkę mam. No i to tyle. Z tej strony to tyle.
No dobra, możemy iść dalej. I ciekawe, jak się strzela z tej snajperki. Lina jest do góry wyjście. Co to, koniec jaskini? Wow, co to za kamień dziwny? Ciekawe, czy ta snajperka mocna. Ej, jakbym tak, nie wiem, strzałem w głowę mutanta mógł na hita zabić z tej snajperki, to by było kozacko. Ale tu ciemno teraz się zrobiło. Dobra, wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej jaskini. Patrzcie, tu jest ten taki teren. Może artefakt tu znajdziemy, ej. No nie, skąd on wyskoczył? Nie będę się z tobą patyczkował. Au. Padaj do dziury. Nie spadł do dziury, o o. Strasznie jest mocny ten gość. Nie, normalnie tyle magazynków, co ja muszę na niego zużyć, to jest masakra jakaś. On nie żyje. Nie wiem, kurde, naprawdę. Chyba z 3 magazynki na niego poszły, to jest masakra. Ja całą amunicję do pistoletu musiałem zużyć. Jeszcze jeden taki się pojawi i koniec będzie, kurde. Ile ja mam amunicji do pistoletu? 42. No dobra, na całe szczęście nie mam tak mało tej amunicji, no ale jak ja muszę zużyć, nie wiem, 20 pocisków na jednego takiego gościa, no to trochę szkoda, nie? A on wyskoczył. Skąd kurde on wyskoczył? Ja pierdziu. Ała, no. Kurde, zmień broń! Nie, no cały pancerz stracę, no chłopie, rusz się! Gdzie jest ten drugi? No mnie zaskoczy mnie pewnie, kurde, zaraz. Dołóżmy pancerz. Nie, no masakra jakaś. Tu ściana jakaś jest. I taką samą ścianę żeśmy rozwalali, jak żeśmy ostatnim razem artefakt znaleźli. Ja tu zjadę na dół. Już nie ma odwrotu, słuchajcie. Ale szybko jadę, ale szybko, ale nisko jadę. Ojojoj. Ojojoj, ja chyba źle zrobiłem, że tu przyszedłem. Gdzie ja kurde jestem? Co to jest? Tam jest jakiś dziwny chłop. Nie wiem, co to jest. To on jest tu sam. Próbujemy mu granata rzucić. O, o. Rączka z nieba spadła. Nie. Dobra, nice. Nawet dużo amunicji nie zmarnowałem. Dobra, teraz ten grubas tutaj. Ale ja podejrzewam, że tu jeszcze jakieś rączki będą, nie? Tylko tak się rozglądam, po suficie ich nie widać chyba. Ja nie wiem, to jest właśnie też najgorsze, że ja nie wiem, czy ja w ogóle tutaj powinienem być. Patrzcie, co to jest, jakiś boss normalnie. Czekajcie, czy ja mogę wam to pokazać jakoś lepiej? Co to kurde jest? Dobra, mam jeden granat i jedną bombę przylepną i mołotowy. O, rozpędza się! Ała! Czemu ja nagle, kurde, nie mogę biegać? Co jest grane? Dlaczego ja tak powoli nagle biegam? Teraz bombę. Ślepmy mu do dupy bombę. Aha, nie przylepiło się to do niego. To niezła bomba przylepna, kurde. Dawaj z pompy, kurde. Teraz jak się zablokował, to jest idealny moment, żeby postrzelać. Nie żyje. Ej, w sumie kurde łatwy do zabicia był ten gość. Ciekawe ile pancerza z takiego wielkoluda jest. Dwie. Ej, ale 100% mi tu zeskoczy jeszcze na łeb jakaś rączka, nie? Co to jest? Ła! To rączka była! Ej, w sumie nie jest tak źle. Tak szczerze mówiąc. To ile? 8 strzał? 9 strzałów z kuszy i gościu nie żyje. Nie jest tak źle.
Dobra, ej, czyli rączki też udają takiego filarka jakby, nie? Ta stalagmita. O. Kurde, zauważyli mnie. Rusz się, chłopie, rusz się. Ła! Ja pierdzielę, no nie, no to jest masakra jakaś z tymi gośćmi. Ja pierdziu, ile pancerza zmarnowałem teraz. Kurde, ej, trzeba pilnować energię, strasznie dużo energii ten topór zużywa. Ja machnę 3 razy, nie mam energii i potem oni mnie okładają za darmo, no. Dawaj tego energetyka. I jeszcze jakiś chłop wyskoczył skądś. Kim ty kurde jesteś? Skąd się wziąłeś? No i to jest mutant chyba. Przewrócił mnie. To jest chyba mutant. Jak ja mam ich rozpoznać? Machnąłem 2 razy toporem i go nie trafiłem, nie? A on gdzieś tam rączką przez przypadek mnie trafił. Nie no, bez sensu. Strzelam do niego z pistoletu. No, to był mutant. Nie da się ich rozpoznać. Kiedyś to było chyba tak, że im oczy świeciły, ale nie wiem, czy to przez noktowizor, czy o co chodzi, ale no nie da się. Dopiero, kurde, wiem, że to jest mutant, jak mnie przewróci, nie? I 4 pancerze poszły! Dobrze, że z niego 2 wypadły, nie? Jeszcze mam 2 zapasowe i z kości mogę zrobić. A, i tu możemy zanurkować i tam możemy przejść. Nie no, załamie się zaraz. Tu przejścia nie ma. No, ale tu możemy nurkować. Tędy można zjechać z góry skądś. Czyli źle poszedłem, nie? Czyli miałem tutaj przyjść później po prostu. W sensie, jakbym poszedł inną drogą, to bym pewnie trafił tutaj. I bym z tej strony wyszedł tu. Dziwne rzeczy się tu dzieją już. I mam nadzieję, że te korytarze są połączone w jakiś sposób, bo ja pierdzielę. Ja tego nie skończę eksplorować nigdy. To mutte kanibale. Mam nadzieję, że nie mutanty. Nie mam bladego pojęcia, jak to sprawdzić. 3 gości widzę. Muszę się nauczyć z tej kuszy strzelać. No i chłop w rączkę dostał. O, ładnie. Ale spoko, bo jak z daleka w miarę strzelam, to oni się nie kapnęli, nie wiedzą skąd. I nawet jak takiego gościa trafię, to on do mnie nie przybiegnie, bo on nie wie skąd dostał. Także tyle dobrze. Dobra, rozejrzyjmy się. Co to kurde tutaj widzimy? Wodzionka jakaś. Nie, masakra kurde. I nie spodziewałem się, że to będzie taka jaskinia, nie? Ale plus jest taki, że jak wrócę do bazy, to Kelvin powinien wszystkie zbiorniczki z drewnem napełnić. A właśnie, w sumie może ja bym się przespał, bo pewnie jest noc. I Kelvin pewnie nie robi nic. Kurde, jest 6 rano, dobra, to ja już nie muszę iść spać. To mam nadzieję, że Kelvin już wstał i wziął się do roboty. Dobra, ej, ja tędy szedłem. To było połączone. Tak właśnie coś mi się wydawało, że poznaję to miejsce. Tutaj ta rączka była. Dobra. Czyli został mi ten korytarz tutaj tylko. Widać krzyże. Mam nadzieję, że w miarę dobrze widzicie na tym noktowizorze. Wybaczcie, jeśli źle to wygląda czy coś. No ale tak chyba łatwiej się jaskinie przechodzi z noktowizorem, nie? No idziemy w dół. Ja pierdziu, ej, mam nadzieję, że... będzie jakiś skrót, wyjście jakieś, nie? Bo mamy mutanta jednego. Chłop nawet nie wie skąd strzelam. Nie wiem, czy z latarką też by to tak działało. Chyba nie. Ty! Jakiś ufoludek! Nie, to jakiś... kombinezon. Tak na noktowizorze wyglądało, jakby miał taką wielką głowę, a to jest jego kask. Ale co tam w środku jest? Nie wiem, dziwny gość. Dobra, tędy możemy iść. No dobra. To wygląda na to, że musimy tu zanurkować. Skeletów dużo. Patrzcie, przywiązani są do tego. I zostawieni tak na ten. Paskudna śmierć. Kto to zrobił? Co to za hałas? Dobra, nic tu chyba nie ma. Znowu gościu z kombinezonem.
Ale co to za hałas? Wow. Co tu się dzieje? Leżą trupy. To jest jakiś statek kosmiczny. Ej, ciekawe, czy da się tam wejść. Tu jest chyba, ej, tu jest wejście, zabite dechami. Dobra, ale nie widzę tu zagrożeń żadnych. Może wyciągniemy latarkę. Jakieś krzyże. Ej, no nie mogę wejść. Dobra, już mogę. Co to za miejsce? Jakieś gaśnice nowoczesne. Chłop coś trzyma w ręce, to jest chyba kawałek artefaktu. Albo jakaś bomba dziwna. Znaki zapytania zebrano. Co to jest? Ej, chłop ma złoty pancerz. I rozłożył się na części. Dobra, ej, weź to schowaj, bo ja nie widzę nic. O co tu chodzi z tym? Skąd to się tu wzięło? I to patrzcie, z tego wyenergetyzowuje się. I tu możemy po linii się wdrapać. Kurde, ej, mam nadzieję, że już z niczym nie będę musiał walczyć i że wychodzę z tej jaskini, nie? Kolejna lina. A tam jeszcze było to przejście takie do wody, co się zjeżdżało. Co się stało z tym przejściem? Ja pierdziu, to chyba jeszcze nie koniec. Dobra, nie, jest lina. Tam jest jakaś skrzynka. Ej, nie mam już baterii? O. Trzeba się będzie przejść po wioskach kanibali, bo tam chyba można baterie znaleźć właśnie w skrzyneczkach. Skończyły mi się chyba baterie, tego się kurde nie spodziewałem. No tak, ten noktowizor bardzo dużo baterii zjada. Ja pierdziele, ale się przestraszyłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć z jakimiś mutantami. O, tu musimy nurkować. Ej, ja już chyba widziałem to ustrojstwo. Nie no, niemożliwe, nie mogłem tego widzieć. Co to jest, kurde? Będzie gdzieś jakieś wytłumaczenie tego, co tu się w ogóle dzieje na tej wyspie? Znajdziemy jakieś notatki, które nam to wyjaśnią? Jak na razie ja tak eksploruję, ale kompletnie nie mam bladego pojęcia, co tu się, kurde, dzieje. Nie no, my się musimy, kurde, pośpieszyć, bo jak mi się baterie skończą, to nie no, w sumie z pochodnią mogę chodzić zawsze, nie? O kurde! To ten pająk. Krucyfiks. Dobrze pamiętam? Gin. Przepadnij. Zobaczymy, to chyba tak działało. Zjaraj się. Pal się, dziadu, jeden przeklęty chamie! Pal się! Palił się. Nie no, ale jaja se robicie! Ja nie mam baterii! Gdzie ten drugi? I one, kurde, widzicie, ja się skradam, a one i tak mnie widzą. Leci gościu od razu do mnie. Zjaraj się! Pal się, chamie! Dymić się z czaszki! Ja zaklęcia rzucam jak coś. Dobra, mogę do góry wyjść. Nie no, ale błagam, kończcie tą jaskinię! Czyż ileż można? Ja pierdziu, ile tego tutaj jest. Ała! Gościu, nie szalej! Nie szalej, bo ci pokażę krucyfiksem. Nie, ale te ci goście z krucyfiksu... Gdybym nie miał krucyfiksu, to by było przerąbane, nie? Ale że znalazłem krucyfiks, to ci goście to jest po prostu, kurde, darmowy pancerz dla mnie. Kurde, ja myślę, oszukał mnie. O, już nie żyje. Nie no, ale to jest niekończąca się opowieść, kurde. No przecież ja tu jeszcze z godzinę będę w tej jaskini. Gdzie ja, kurde, jestem? Ej, no naprawdę ta jaskinia się nie skończy? Co to jest? Kawałek artefaktu znalazłem. Nie no, ten odcinek będzie godzinę trwał. No dobra, no ale gdzie ja teraz mam iść? Tędy? Chyba tędy też możemy przejść, dobra. Tędy.
Musi się bardzo nudziło, jak robił. Jak robił tą jaskinię. Nie. Dlaczego? Dlaczego ta jaskinia się jeszcze nie skończyła? Jedziemy w dół. Nie, płyniemy w dół. Nie wiem, no dobra, no ale artefakt znalazłem, jakiś coś znalazłem. I złoty pancerz znalazłem. Dużo rzeczy znalazłem. Warto było. Ale ja pierdziu. Mogli to podzielić na trzy jaskinie normalnie. Cały ten teren tutaj. Trzy różne jaskinie mogli zrobić. A nie jedną taką ogromną. Ciężko mi się, powiem wam szczerze, ciężko mi się eksploruje takie wielkie jaskinie. O. Chłop na tronie siedzi. Ty, i wyjście z jaskini jest. To teraz się zastanawiam, co to było, co to była ta zjeżdżalnia do tamtej wody, żeśmy widzieli. I gdzie ja jestem? Ja jestem po drugiej stronie mapy? Nawet nie myśl o tym. Tam jest, patrzcie, mamy bunkier zaznaczony ten z Wipowski czy coś. I tu jest mój namiocik. Lecę do namiotu zapisać grę. Chłop się tam utopił. Lecę do namiotu tutaj zapisać grę. No i słuchajcie, na dziś to by było tyle. Mam nadzieję, że Kelvin nazbierał dużo drewna. Jak wrócimy do bazy, to w następnym odcineczku sobie będziemy kończyć. Kurde, namiot zniszczyłem. I mam nadzieję, że ten, że Kelvin nazbierał dużo drewna, to w następnym odcineczku będziemy kończyć budowę domu. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.